Widzowie, witam was w kolejnym odcinku z gry Far Changing Tides. Nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy po angielsku. Chyba daleko zmieniając Tides. Nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Tides to znaczy chyba te bioderka, ale myślę, że to się inaczej pisze. Witam was w trzecim odcinku. Kontynuujemy sobie naszą historię, słuchajcie. Z podróży naszym ludkiem. I słuchajcie, na samym starcie też od razu muszę zaznaczyć, że pobawiłem się mocno ustawieniami dźwięku. Naprawdę, naprawdę mocno. Także jeżeli coś w tym odcinku byłoby nie tak, to spokojnie nie zrażajcie się do tego, bo wszystko zostanie naprawione w następnych odcinkach. Będę to monitorował na bieżąco. No i teraz faktycznie tak naprawdę, po właściwie tylu latach nagrywania, tak poważnie się zająłem tym dźwiękiem, bo zawsze w sumie czekałem na to, aż nie wiem, kupię jakiś nowy mikrofon i wtedy mówię się pobawię dźwiękiem i tak dalej. No ale ostatecznie w sumie cały czas używam tego samego rupiecia, tylko w nowszych wersjach, bo jest tani i w sumie dobry, zawsze mi służył, chociaż ta wersja jest dużo gorsza niż poprzednia, znaczy dużo gorsza. Tamten był fajny, bo... A my w ogóle chyba nie mamy pali... A nie, mamy pali... Tak się dodawało paliwo. Tamten był fajny, poprzednia wersja tego mikrofonu, którego mam, czyli tam... Nie wiem, jak on się nazywałem, Rilop coś tam. Była fajna z tego względu, że ona była jednostronna, przechwytywała tylko i wyłącznie dźwięki z jednej strony. Ta niestety wersja, czyli dokładnie ta sama wersja modelu, nie wiem jak on się nazywa. Natomiast nowsza wersja jest dużo gorsza, ponieważ ona też przechwytuje na przykład to, a w poprzedniej wersji mikrofonu tego nie słyszałeś. Niestety postanowiłem zakupić nową wersję, bo uznałem, że przecież... Jak no... Chyba już lepsza będzie, prawda? Ale chyba niekoniecznie. Możemy się wynurzyć w ogóle tu na powierzchnię teraz? Sterburta do góry. A możemy. A czy chcemy? Będziemy fajnie tak pod wodą chyba. Tutaj chyba musimy zanurkować, bo uderzymy, uderzymy! Sterburta na dół! To w ogóle brzmi, sterburta na dół. O kurde, gonga walniemy. Oj, gong. Dobrze, że tutaj się nie rozwala nic. I mam nadzieję, słuchajcie, też, że naprawiłem powiadomienie Xboxa. Jeżeli tak, to chyba aż poradnik o tym nagram, bo strasznie ciężko było to naprawić. I mam nadzieję, że jakość będzie ci w dzisiejszym odcinku ok. Trzeba potestować różne rzeczy. Ustawiłem sobie to tak fajnie, że mam grę, każdą grę jestem w stanie odpalić i wiem, że wy będziecie mieli tą grę dobrze ustawioną. Także naprawdę jestem dumny z tego, tylko teraz to dostroić, że tak powiem, jak gitarę. Już została tutaj elegancko kupiona, wiadomo jakie nuty będziemy grali. Tylko jeszcze tylko tak wiesz, dostroić, żeby elegancko brzmiało. Pamiętam kiedyś miałem gitarę. Dostałem, nie wiem co z nią zrobiłem, chyba ją wyrzuciłem. Paliłem czy coś, nie wiem. Szczerze mówiąc, zostałem od wujka, ale nigdy jej praktycznie nie użyłem. Mam nadzieję, że będzie wiatr, bo jak nie, to lipa straszna. Więc co zrobimy, ty? Ty, bo nam się paliwo skończyło. Ja nie pomyśleć, nie? Ja być głupek. Dobrze, jest wiatr. Mam szansę. W ogóle tylko 4% ludzi. Nie, chyba 7% ludzi odblokowało. A ty, a co tu w ogóle się dzieje, że my tak jakoś... Jakby to powiedzieć, nie wiem, tak w połowie jesteśmy zanurzeni. Nie, tylko 4% ludzi, słuchajcie. A, bo tu jest krzywo! Uderzyliśmy. Tylko. Bo ja. O kurde! Widzowie, poczekaj. Mamy pół statku zanurzonego w wodzie. Przecież ja nie rozwiążę, nie rozwieję żagla. Nie, tylko. Teraz powiem, może. Tylko te jest 7% ludzi, chyba. O kurde. Straciło paliwo w trakcie kurwa wycieczki. No i w tych 7% ludzi oczywiście musiałem być ja. Nie, niemożliwe. Pamiętam, że my wyciągaliśmy tego, nie? Tu, tą wyciągarką. No właśnie, dobra. Zanim tam się skończyło paliwo, tam 7%. Widziałem powiadomienie na Xboxie oczywiście. Widziałem i słyszałem 1000 razy ten pieprzony dźwięk Xboxa.
Nienawidzę, naprawdę. Microsoft. O ile sam Xbox to moja ulubiona konsola. Uważałem przez długi czas, że jest dużo lepsza. Przynajmniej mi się przyjemniej. Nie wiem, jakoś tak. No kurwa, nie wskoczy tu teraz. Jest nachylone. Mi się dużo przyjemniej grało niż na przykład na PlayStation. Te pady jakieś są fajne. A propos. No to chyba w sumie. No to mimo tego platformy ich oczywiście nienawidzę. Jako konsola fajna, ale wszystko inne to jest jakaś tragedia absolutna. Ale teraz głupie mamy tą kamerę, no przecież nic nie widzę. Plus, bo się gubię, bo się nie potrafię skupić, jest mega późno w nocy. I tego. Ale i tak teraz po czasie chyba uważam, że PlayStation bardziej oddaje generalnie. Jakbym miał teraz cokolwiek zakupywać między PlayStation a Xboxem, no to wybrałby PlayStation. Jak sobie sprawdzimy poprzednie generacje i faktycznie jak wychodzą te porównania PlayStation i Xboxa, no to Xboxi to wypada tak bledziutko przy tym playaku. Chociaż wstyd trochę. Dobra, i teraz to trzeba jeszcze do zanieść. W ogóle tak oglądałem sobie ostatnio moje filmy, bo miałem wrażenie, że są słabe po prostu. I powiem wam szczerze, że ja sobie to obejrzałem, to jest moja oczywiście subiektywna opinia. I ciężko mi powiedzieć, czy nie, raczej jestem gościem, który jestem dla siebie surowy, więc jeżeli faktycznie obejrzałem odcinki i właśnie tak mówię, kurde ty, myślałem, że są mega do kitu, że mi mega słabo idzie, a to jakieś zajebiste odcinki wychodzą generalnie. Tak sobie właśnie powiedziałem i się strasznie dziwiłem. Myślałem, że zarówno ta seria, jak i ta poprzednia, czyli z The Long Dark, wychodziły tak średnio, miałem takie wrażenie, że coś w nich brakowało, że to nie do końca było to, że gdzieś umysłem, znaczy dokładnie wiem co, że właśnie gdzieś umysłem byłem nie do końca na tych odcinkach, tylko gdzieś w swoim świecie, ze swoimi problemami. Ale kurde, tak obejrzałem dzisiaj z pół godziny i mówię, całkiem niezłe odcinki. Dobra, przy okazji widzę jak i tak się tu giga. A co jak tu położę na przykład? Co tu też? Tu się dzieje? Co to jest tutaj? To też mogę tu zawiesić? Chyba tak. A tutaj? A nie wiem. Też zawieszę tutaj. Czemu by nie? To jest chyba takie o, żeby pościągać to potem i przenieść na dół. Widzowie, sprawdzę czy dźwięk jest ok. No ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest całkiem okej. Tak mi się wydaje. Jakość niestety mikrofonu jest do czapy, bo to nie jest ze względu na mikrofon, tylko co ciekawe, to, że jest słaba jakość mikrofonu, nie jest ze względu na mikrofon, nie? Tylko ze względu na to, że niestety filtry mam takie ustawione, jakie mam, a muszą być takie ustawione, bo mi tak komputer hałasuje, że w innym wypadku to ja mam tu huragan, nie? W tej gierce. Strasznie mi to obhasuje. Więc mam 15 wiatraków, w ogóle mój komputer jest tak blisko mikrofonu, on jest w ogóle tego. On jest w ogóle... odsłonięty cały. On nie ma jakby obudowy, więc mega wszystko hałasuje fest. Proste jest na mnie, ten wiaterek leci. Ty, bo ja będę musiał nurkować, nie? Czy nie? A nie, dobra. Dobra, zostawmy tak, o, żeby tak trochę wspomagało, żeby nie uderzyć w skały, ale żeby tego. Żeby coś tam jeszcze też pchało, żebyśmy szybciej dotarli na miejsce. No i niestety też mam ten mikrofon taki, który jakoś ma, jeżeli chodzi o wypowiadane słowa i tak dalej, całkiem myślę przyzwoitą, naprawdę fajną, taką studyjną. To niestety jego największym problemem jest to, że przechwytuje absolutnie wszystko i często kiedy tutaj klikam sobie... Czemu mi zgasł piec?
Klikam sobie na... A, nie ma paliwa. Na klawiaturze różne rzeczy, to to bardzo też mocno słychać. A kiedy z kolei zwiększę próg przechwytywania, żeby nie było słychać klawiatury, no to z kolei wtedy często ucina mi moje zdania. Także... Jest jak jest, panowie. Ten mikrofon jest fajny, żeby sobie pogadać. Albo kiedy robisz podcast, albo coś takiego. Jest bardzo przyjemny, kiedy robisz podcast. Naprawdę fajny mikrofonik. On ma zresztą taką studyjną jakość, także bardzo okej jest. Albo na przykład, żeby zabrać sobie i położyć na stole, kiedy jest kilkanaście osób, to też myślę, że bardzo fajnie będzie właśnie zbierał z prawa, z lewa. I będzie to wszystko słychać. I on jest taki mega malusieńki, jak widzicie. On jest... To jest co najmniej średni. Ale... no jest taki... No nie jest duży, jest bardzo mały i ma od razu w sobie wbudowaną rączkę. I od razu po prostu bierzesz, wyciągasz, pakujesz do USB-ka i masz mikrofon od razu załadowany i działa. Więc jest bardzo prosty w swojej obsłudze. Nie potrzeba jakiegoś statywu, bo ma statyw w sobie. Także to jest taki bardziej wypadowy mikrofon, niżeli, szczerze mówiąc, taki do nagrywania. Ale z drugiej strony zaufałem poprzedniemu modelowi, był naprawdę, naprawdę spoko. Oby dwa razy, słuchajcie, urwałem tamten mikrofon, bo ja go zepsułem, dwa poprzednie mikrofony. W ten sam sposób, to znaczy tamten mikrofon Rilopa, poprzedni model, miał jeden wielki problem. Ten problem był taki, że jeżeli zacząłeś wiercić delikatnie w gniazdku od USB, to ten mikrofon się po prostu... i całe gniazdo wypadało. I to był największy kłopot tamtego mikrofonu. A ja dwa razy chciałem nagrać materiał. Jak stoję z tym mikrofonem i tak mówię do niego, nie? Bo nie miałem takiego krawatowego, więc chciałem stać z nim i gadać. I pierwszy raz chciałem wykonać taki materiał. Okazało się, że taniej by wyszło, jakbym kupił krawatowy jednak. No i drugi raz później zapomniałem, że dokładnie to samo wcześniej, kilka lat temu zrobiłem i w taki sam sposób rozwaliłem ten mikrofon. Już trzeci raz nie zaufałem. A ten ma solidne, to akurat przyznać im trzeba, że ten ma solidne tutaj. O kurde. Solidne wejście. Można wiercić i trzyma się. Przynajmniej na razie. Dobra, chyba jesteśmy w stanie zanurkować tutaj. I przepłynąć pod tym. No, będzie ciężko. Ale wydaje mi się, że jest to możliwe. A, chociaż nie chyba. A dupa nie jest możliwa. A dupa. No dobra. To wypadałoby w sumie zgasić w piecu. A w piecu to chyba samo się zgasi. Chociaż nie może. Chociaż, no już dobra, jak już jestem przy... A, dobra, nie, bo to trzeba zmieniać, nie chce mi się. Tak pewnie zaraz znajdziemy tutaj. Jakiś opał do tego pieca. Tędy? Tędy. Kurde, czuję, jak mi pot po nodze spływa, po stopie. Jest mega dziwne uczucie. O, a propos. Pyk, pyk. Oj! O kurde. Tak, jakbym zrobił taką sztuczkę. Kurde, nie da się. To szybko. O! Prawie. Jeszcze raz. No, kurde, dobra, wtargamy to z powrotem. Nie chce mi się wtargiwać tego czegoś. Co to właściwie jest? Wygląda jak słuchawki. Coś, opakowanie po słuchawkach. A to co to jest? Też jest jakiś opał? Chyba też. Ucyk. Ucyki. A. Jak to się nazywa?
Takie coś, co się nakręca i gra to? Nie pamiętam, ale to jest mega straszne. Ja nie pamiętam, jak to się nazywa. Okej, to możemy przeciągnąć. A to ja mógł ręcznie to? Nie, ręcznie nie. O kurde, jest problem, widzę. To chyba timingowo musimy zgrać, czy nie? No, a i tu się będziemy trzymać tej, rozumiem. Ty, nie, nie uwierzę, przysięgam, że nie uwierzę, że to nie jest, że to nie zrobili twórcy tego Inside'a. Nie uwierzę, to musi być gra od twórców Inside'a. Jakbyś mi teraz powiedział, nie, nie uwierzę, naprawdę. Te gry są tak gigantycznie podobne do siebie, żebym nie uwierzył, fest. Mega, można się czymś inspirować, ale tutaj też przesadził. Jeden do jeden. Wszystko tu jest. Mam takie wrażenie, no. Nawet ta kamera jak się porusza, też jeden do jeden. Ja takie nie wiem, nie, nie wiem, jakiś... Mega mi się z tym kojarzy, z tym Inside'em. No ale przyznać trzeba, że nieporównywalnie Inside był lepszy. Już mówiłem 500 razy, jeszcze powtórzę 50. No to prawda jest. Only the true man. A co my właściwie chcemy? A, pewnie my chcemy otworzyć tego, nie? Pewnie chcemy otworzyć... Bramy. Dobrze mówię? No dobrze mówię. Czy przed czym my tam jesteśmy? Co tu mogę zrobić? Po schodach mogę, po schodach, po drabinie mogę zejść. Paść, właściwie. Okej, kolejne zagadkowe rzeczy. Dobra, tu w prawo, w lewo, co robi? Jeszcze nic, pewnie, a pewnie wysysa i daje wodę, dobra. Tylko gdzie my to, o kurde, tylko gdzie my to chcemy zrobić? Tą wodę. Czemu ja nie... No, zejdź. Coś, czemu nie mogę tej wody wziąć? Wcześniej mogłem. Co jest grane? Nie tak? Chyba nie tak, bo tu... Albo coś zbugowało się. Tu nie wiem, co to daje. I dalej nie możemy iść. Na dół jeszcze tutaj mogę zejść. I to chyba kliknąć, wcisnąć? Nie, nie da rady. A tam na dole co jest? Wolałbym nie spać. Tym nie wiem, czy wejdę. Czerbym w sumie, ale... Mogę oddalić kamerkę po prostu chyba. No nic nie ma. Mi się przynajmniej tutaj wydaje. A to co robi? Tutaj jest też jakaś mechanika pieca? Kurwa, nie rozumiem. Jak zwykle. W ogóle generalnie rzadko w tych grach cokolwiek rozumiem, co tu się dzieje. Nie wiem, kto je... To oni piszą to, te gry dla jakichś geniuszy. To jest niemożliwe. No, spróbujmy może, nie wiem, popływać. Są tu haki. Są tu też up... Tego, paliwo. Wydaje mi się, że tak jak mówiłem, że jest ta mechanika pieca, czyli musimy przynieść to paliwo na górę. Skoczymy sobie tutaj, cyk, spróbujemy. Spróbujemy to tam jakoś wrzucić. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj będziemy mieli taką możliwość. O kurwa, nie na dół tylko. No tutaj nie raczej. Tutaj
Chyba też nie. Tutaj? Yes, sir. No ale tylko co mi to da generalnie? Energię mi da. A na jasny chuj mi ta energia. Ale poli się, ale się poli. Jasny gwint. Szybko, za szybko prowian leci, za szybko prowian leci. W sensie tego, nie? Drewno się spala za szybko. Zdążę rozkminić, co tu się dzieje. I co, teraz mogę wcisnąć? Też nie. Czekaj, czekaj. Kurde. Nie wiem, może cały prowiant trzeba tutaj przynieść na górę? No niestety, jeszcze inwestycja w dobrą kamerkę i będziemy mieli wszystko. Ale jestem dumny z tego, jak ustawiłem dźwięk, naprawdę. Wydaje mi się, że jest petarda, nie? Tak mi się wydaje, że jest naprawdę, naprawdę dobrze. Brzmi to jakby to nie była martorszczyzna. Chociaż z drugiej strony nieraz właśnie ta amatorszczyzna jest całym kluczem do sukcesu. A, już wiem po co tego. Już wiem po co nam to było tu. To chłodzenie i tak dalej. No właśnie po to. Gasimy trochę temperaturę w piecu. Dobra, i generalnie chcemy, żeby ten przycisk się wybił. No, co jest na tym poziomie, chyba tam trzecim od góry. A żeby to zrobić, musimy przyhajcować wszystkim, co mamy. A poczekaj, a ja nie... A, poczekaj. Poczekaj, a ja chyba nie muszę tego jak dureń ostatni zanosić. Jak to robiłem przed chwilą. Wydaje mi się, że jak tutaj to pozostawię, powrzucam. Na dnie. Zawiesimy na haki. To też będzie zarąbiście. Pokaż. No. Zaraz się przekonamy. Dobra, a i chyba ja sobie tym przyzwę jakby tego. Przyzwę sobie rolkę jedną. Ta, normalnie pajak idzie. Boxman. Dobra, i hajsujemy. Chyba na maksa musimy. Nawet jeżeli miałoby się tutaj przegrzać, to wydaje mi się, że tu się ładuje, jakby popatrzycie sobie na lewy ten, nie wiem co to jest, tą rurę taką, to ona się tam ładuje. A, i przestała się ładować. Łe kurczę, ty, to jak to zrobić? Może ja naprawdę muszę tak skakać cały czas? Wtedy to się ładuje dopiero. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale ładuje się w tej rurze. Ten pasek, on się chyba musi na maksa załadować. Dajesz. Proszę. Dla widza. No! Już tak blisko! Nie! Nie! Kurczę! Dobra, od nowa. Nie, jeszcze raz. Ty, to jest nie do wykonania, nie? To jest niewykonalne, halo. Ej, no. Nie, no kurde, zaraz mi się skończy tego. Prowiant, w sensie ja tak mówię, wiadomo. A, rozumiem, dobra, teraz kumam, gasimy. I dodajemy shadow cały czas. Ja myślałem, że jeżeli zgaszę piec, to automatycznie ta cała moc mi spada też. A to tak nie działa, to tylko temperatura spada.
Dobra. O, w końcu mamy to. Aha, tak, i my otworzymy teraz te wielkie drzwi i będziemy mogli się transportować dalej. Tak mi się wydaje. Albo nie. Nie wiem w sumie, co się wydarzyło teraz. Ja mam wracać do góry, na dół? Instynkt mi powiedział, że do góry, ale nie zdziwiłbym się, jakby na dół gdzieś tu było jakieś przejście. Nie ma. Jak ja teraz wrócę? Dobrze. Pomyślcie, ile tego. Ile razy gra musi przewidzieć to, że będziesz głupkiem. Nie? I musi to za każdym razem zrobić tak, żebyś nie musiał wczytywać gierki, bo się będziesz wkurzał, nie? No a ich zadaniem jest to, żebyś dobrze się bawił, a nie denerwował. Każdy twórca gry musi przewidzieć każdy mój głupi ruch, nie? A ich jest naprawdę sporo, także naprawdę gratulujemy twórcom. Dobra, co to jest, co ja tu robię? Aha. I co to mi dało niby? Nie rozumiem, jak ja wejdę z powrotem. Coś mnie tu nie gra, widzowie. Dobra, szybka podpowiedź została znaleziona na YouTube. To nie tak, widzowie, że mi się nie chce rozkminiać, tylko jakby muszę zachować pewnego rodzaju flow i format odcinka nie może być taki, że ja przez 30 minut będę szukał rozwiązania do tej zagadki. A z moim myśleniem i faktem, że jest trzecia w nocy, to pewnie by tak było właśnie, żebym 30 minut szukał. Ja 20 minut, po 5 minutach grania 20 minut spędziłem na tym, żeby odkryć, że jak klikam jakby drążek do... klikam, przytrzymuję drążek do góry, to mi dopiero postać po drabinie wchodzi, także ja jakby jestem ciężkim graczem, okej? Każdy ma swoje wady, niestety moja jest taka, że nie rozkminiam czasem intencji twórców gier. Ale ja mam wrażenie, że często za bardzo kombinuję, a to nie jest tak, że jestem tutaj. Nie jest tak, na pewno, widzowie, to nie jest tak, że jestem głupi. No na pewno tak nie jest, to jest po prostu za to, że jestem za mądry. I twórcy gry po prostu nie przewidzieli, że ktoś taki będzie grał w tą grę. I co teraz? Muszę to na dół zrzucić? A, i prosto chyba do naszego statku, prawda? To powinno wlecieć. Prosto w dziureczkę. Czyż nie? Owszem, włączamy jakiś nowy tryb w naszym statku. Jak zejdziemy do niego, prawda? Włączymy. Tak mi się wydaje. Zaraz się przekonamy. Gdzie jestem? Tak, tylko muszę docisnąć butem. Co to będzie za trybik? Rozwalania rzeczy? Tryb bojowniczy? To mi w ogóle przypomina tego. Taki był film, czy tam, nie wiem co to było, chyba film. O wielkich takich miastach, które były maszyną i się poruszały. Myślałem, że naprawiłem tego Xboxa, nie? Nie da się. Nie wiem, nie da się wyłączyć tych powiadomień, choćbym się tak postarał dla widza, to i tak się nie da, rozumiesz? Nie da, nie ma opcji wyłączyć tych powiadomień. To jest takie denerwujące, strasznie mnie to denerwuje. Ale tym więcej o tym mówię, tym was też denerwuje, bo tak to pewnie nikt nie zwracał na to nawet uwagi za większej. Ale mnie to drażni potwornie. Mi kopa przytulił, znaczy się bym ludzi z Xboxa. Przemoc jest zła, wiadomo. Dobra, weźmy jeszcze to. Prowiant. Prowiant dla ognia, o. Ogniowy prowiant. Brust.
Zobaczmy, co to za nowe rzeczy tutaj dostaliśmy. Tutaj chyba jest ten przycisk nowy, tak mi się wydaje, prawda? Chyba prawda, ale nie mogę kliknąć go. I na co mi przycisk nowy, jak ja nie mogę go kliknąć? Halo. Może pod wodą muszę być. Dajmy gardło, boy. Próbujemy pod wodą, może to jest jakieś turbo tego. O, wiem co tu może być w sumie. To może być takie turbo właśnie... Turbo wjazd tak zwany, nie? No nie. O, jak zwykle. No przecież nic innego się tu nie zmieniło. Dlaczego zawsze muszę szukać rozwiązania jak cymbał na YouTube, no? No co się niby zmieniło? No nic się nie zmieniło. O kurde. Oprócz tej jednej rzeczy. Dobra, wybaczcie widzowie. Jest trzecia w nocy. Nie mogę spać strasznie. Jest tak gorąco, że się nie, jest niewyobrażalne dla mnie spać w takich temperaturach. Z jednej strony to dobrze. No bo mniej śpię. Generalnie. I sprawia to, że więcej się skupiam na tym, żeby coś robić. A nie na tym, żeby sobie smacznie spać. To jest spoko. Ale z drugiej strony to źle, nie? Bo jednak umówmy się, wyspać się jest dobrze. Albo chociaż kilka godzin sobie pospać. Przynajmniej. Albo przynajmniej pójść spać o tej, o której zamierzasz pójść spać. Czyli niech pies w to, czy to będzie tego. Czy to, czy tam śpisz 6 godzin, czy 7, czy 8, czy 4. Też dla mnie bardzo ważne jest regularność chodzenia spać, żeby wstawać o tej, której aktualnie no, muszę wstać. No tutaj widzę. Niestety nie mam szansy tego kontrolować. I co teraz? No kurde, co się stało? I o cię dupca, no. I co, od nowa? A nie, dobra, pasek się zatrzymał, jest dobrze. Nie wiem, czy to zdanie, które powiedziałem, miało jakikolwiek sens, tak szczerze mówiąc. Za bardzo się skupiłem na tym, żeby wykonywać te rzeczy. Jest tak gorąco, widzowie. Nie no, jest jakaś tragedia. Ja nie lubię narzekać na życie, nie, ale już mogliby przestać. Ja naprawdę wolę tu siedzieć, jak jest mega zimno, nie? Niż jak jest tak mega gorąco. No i co, jest załadowany pasek i co teraz? No i nie mogę nic zrobić, nie? Chyba, że rura... No nie, nie. Nie wiem, naprawdę nie rozumiem, nie? Chciałbym skumać, ale nie kumam. A, chyba, że jeszcze się ładuje pasek. To wie w sumie. Może jeszcze potrzebuję trochę... Powera, że tak powiem. No, weźmy tutaj to, zanim będzie za późno zaraz. Ugaśmy trochę pieca. No, ale czemu jak ugasiłem piec, to nagle mi cały chrust tego? Gdzie jest mój chrust? Nie no, zaraz mnie... roztrząsie mnie coś, nie? O co tu chodzi? Gazu, full gaz, nie? No teraz już musi być. Jak nie teraz, to naprawdę nie wiem kiedy. No, ładujesz się? Wydaje mi się, że ten przycisk musi tak wydupcyć. Wtedy będzie gotowy. O, o, teraz, teraz. Szybko, szybko. Co tu się wydarza, kurwa? Co ja robię? Co tu się dzieje? Nie, 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 to było turbo, to było turbo. Zmarnowałem całe turbo. To było turbo.
A powie mi ktoś, skąd ja miałem to niby wiedzieć? Wy w różyce miałem? Skąd miałem wiedzieć, że to będzie turbo? Mogło być cokolwiek właściwie, tak szczerze mówiąc. Dosłownie cokolwiek. Wszystko to mogło być. No akurat nie zgadłem, że to będzie turbo, no. Dobra, jeszcze raz. To montujemy tu przede wszystkim. Wydaje mi się, że musimy go położyć trochę wyżej. No teraz to na pewno musimy wyżej. Tak jest. Tak jest. Prawie na powierzchni ja bym nawet go postawił. Albo nawet w ogóle możemy go postawić chyba na powierzchni. Tak jest. Elegancko, dobra. I teraz tak. Zagaśmy pieca. Chodź tu. Nie, 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 nie. Nie to, to. Dobra, zagaśmy pieca, zagaśmy pieca. Dobra. I teraz... gazu. Nie ma prowiantu. Dobra, tym razem nic nas nie powstrzyma. Mam nadzieję, przynajmniej. Dobra, na początku tak, delikatna wycofka. No bo tutaj musimy wziąć tak zwanego rozpęda. Dobra, dobra, wystarczy, wystarczy chyba. A może nie, może jeszcze trochę. No tak, powiedzmy, że starczy. Dobra. Więcej teraz gazu, dawać mi tu więcej drewna i full. Nie zastanawiamy się nawet przez chwilę. Dobra. Pasek z turbo speeda mi się ładuje. I tuwa. No idę po wodę, żeby to od razu zagasić. Dobra. Łapiemy to. Jestem w stanie stąd? A, jestem w stanie stąd to zagasić. Dobra, i rura, rura. Gaz, gaz, gaz. Tu nic nie zgasło. Gaz, 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 żeby tu nic nie zgasło. Zastanawiałem się, jak inaczej powiedzieć na prowiant. Bo jakby jedzenie to jest prowiant, a jakby jedzenie dla ognia to jest co? I znalazłem to słowo, którego szukałem. Opał. Nie mogłem go znaleźć po prostu. Zatem gadałem prowiant. Dobra. I teraz powinniśmy wziąć turbo rozpęd i normalnie to rozdupcyć, nie? Tak mi się wydaje. No, o, tak jest. Dobra, mamy to. Udało się. I z dźwiękiem wszystko jest okej. Boxman, czy może być lepiej? Czy życie może być piękniejsze, widzowie? Mogłoby być, jakby nie było... Nie wiem, w sumie może być dużo, co jest piękniejsze. tak pomyślałem jednak. Ale i tak jest całkiem w porządku. Co teraz? Bo coś widzę, że jesteśmy na... Oczywiście, że... Osiągnięcie i jeszcze do tego mi FPS-y spadły do 30, jak osiągnięcie wchodzi. Są trochę, mam 6-9 pominiętych klatek. Co się teraz dzieje? Jesteśmy na otwartym morzu. I co, po prostu będziemy tak o zadupcać? Tym otwartym morzem? Czy no ja to będę sterował, ale wy se możecie popatrzeć na widoki. Tak mi się wydaje, że tu się nic mega groźnego nie wydarzy. Ale ten zaraz nie żałował, kurwa, tych słów. Ja mam tak marsz zepsu... A, ja mam totalnie rozwalony maszt. O kurde. O, tu jest prowiant. Jak to się mówiło? Opał. A mogę zobaczyć teraz w dół? O, mogę. Też jakieś zatopione miasta. Budynki, znaczycie. To pewnie miasto jakieś było. Dobra, żebyśmy tutaj
porządnie śmigali. Ja gdzieś miałem naprawkę, pamiętam, tylko... nie pamiętam gdzie. Gdzieś była naprawka. Ale może ją zostawiłem, albo zużyłem. Albo wczytałem. Już nie było naprawki wtedy. Tylko żeby mi się nie skończył ten opał jednak na środku. Byłoby to bardzo nieprzyjemne uczucie. Nie wiem co bym zrobić. A pokaż oddal. W sumie bym popłynął na dno i zobaczył co tam jest. Z ciekawości. Czystej. Ale nie chce mi się. Próbuję jeszcze raz to zrobić. Okej. A udało się. Fuck it. Tylko trochę umolne jest to rozkładanie tej żagli, ale... kurde, to musi być na pewno fajne... fajne tego. Fajne doświadczenie sobie tak pożeglować. W sumie no, że musisz wiatr ustawić do tego, pewnie zajebiście. Nie, nigdy nie byłem na takim sensie. Meduzy, meduzy. Meduza? Śmieszne telefony? Znam zapytania? Oj, teraz gazujemy, gazujemy. Tak jest. No i to mi się podoba. I to jest prędkość Dawida. Mam nadzieję przynajmniej, że tutaj w miarę szybko płyniemy, a to nie jest tylko wizualne czy coś. W sensie, że wizualnie, że... bo oni mogli zrobić tak, że właśnie w tych momentach, na przykład takich jak teraz, czyli jak się dzieje jakaś cutscenka ładna czy coś takiego, to oni mogli zrobić tak, że my nie płyniemy szybciej. Nawet jeżeli dodam gazu w ogóle. Ale w sumie... No mogli zrobić, mogli też... nie wiem, nagle wstawić tu klatkę i pokazać penisa. No też mogli, ale w sumie mało prawdopodobne, no nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, fajna ta gierka, no. Tylko ona bardziej chyba nadaje się do pogrania niż nagrania, tak mi się wydaje. Ale na pewno znajdą się fani takiego typu gier. Ja osobiście nie jestem. Ja zawsze, ja generalnie zawsze staram się nagrywać takie materiały, które sam bym obejrzał. A że ja jestem nadpobudliwy, skurwy. No, co mam w sensie. Lubię sobie ruszać tu ktoś nóżką i muszę dostarczyć wielu ding 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 wiadomo bodźców do mojego mózgu. To najczęściej nie gram w takie gry, ani ich nie oglądam tym bardziej. Jeszcze jak gram to coś robię i mogę sobie pomachać, ale jakbym już oglądał kogoś kto by grał w taką grę, to już na bank bym usnął. Dlatego nie nagrywam takich gier, no bo tak jak mówię, staram się nagrywać najzwyczajniej w świecie to, co ja bym oglądał. A że takich gier bym nie oglądał, to zazwyczaj takich gier nie nagrywam. No i przede wszystkim dobrze się bawić. To jest najważniejsza zasada. Jeżeli chodzi o gry. O kurde, zapomniałem o tym. Steerboard na lewo. Przepraszam, chwycaj. Na lewo. Które lewo? Które to jest lewo? To jest lewo? Dobra, mamy przed sobą... dobra, uda się go staranować, ten słup. Myślę, że... znowu nurkowanie będzie robione.
teraz jesteśmy w mocy. Wieloryb. Ale kurde, oni musieli to wszystko robić, nie dość, że na górze, to na dole, nie? Jakieś te animacje wieloryba i tak dalej. W sumie dużo się napracowali. Co dopiero się napracowali twórcy MMOIR. MMOIR coś tam, już zapomniałem, jak ta gra się nazywa. Oni się dopiero musieli napracować. Stworzyli godzinną grę, w której tam było mega dużo mechanik. A gra trwała tylko godzinę, więc mega dużo pracy zostało w to włożone. No ale z drugiej strony może to im się przydało na przyszłość na przykład też. No, bo robili to w ramach takiego projektu. I uczyli się, nie? Tak jak i do nauczenia się projekt to był i wyszła taka gierka. Później on udoskonalili i wyszło jak wyszło. Kurde, no nie idzie mi żegluga. Marynarzem to nie będę. A mi się przypomniała taka nuta stara. Coś tam siedzę na plaży i jestem marynarzem. Ale to było gówno. Czemu nie mogę zmieniać tego? Zepsułem się. Czy ja się nie zepsułem? Ten kawałek złomu mi się zepsuł. Nie no, ja płynę coś? I no coś płynę chyba. Ale przecież zanim ja coś gdzieś dopłynę, to miną jakieś wieki. Nie wiem, ja już normalnie to bym wam tu zatrzymał, no ale... Ale generalnie... No co? Skipnijcie sobie, jeżeli chcecie do jakiejś akcji, bo chcecie, że będzie tu długa podróż. A, nie działa, bo muszę... A, dobra, zapomniałem o tym. Zresztą to wywaliło w sumie. To nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Trochę to dno może przypomina wiedźmińskie takie. Takie zamulaste. Filtr wiedźmiński. Gaduję, że akurat nie będzie oglądał tego żaden marynarz, ale chciałem spytać, czy jak marynarzujesz sobie, to... Nie, nie, jaki koniec wiatru? Nie, po prostu wino wieje, prawda, czy coś? Co się dzieje? Gdzie jest wiatr? Czy trzeba ciągle te żagle zmieniać też? Też nie, chyba nie. Wydaje mi się, że... Wieje w jedną stronę i co najwyżej, nie wiem, pół godziny później może wieć w drugą, ale to się tak szybko mega nie zmienia. Słuchaj, wszystko fajnie, tylko nie możemy marynarzować, nie? Co ja mam zrobić? Nie jestem w stanie nic zrobić. Mayday, mayday. No co? No nic, właśnie, co mam zrobić? I rozpalić w piecu, to max. A tu się coś zepsuło? Nie, nie wiem, co się dzieje, kurwa. Daję tutaj tego. Drewna i gazujemy przed siebie. Damy radę, tak? Damy radę. No i cacy. Więcej niestety drewna nie mam, więc... Ty, nie, chyba... Tu? O kurde, nie, czyli to tak miało być. To jest chyba... Nie. Tak? Nie wiem. O, lecimy, w końcu. Ale przygoda nas czeka, widzowie. Rozstawić maszt. Tak, chyba tak miało być. Maszt postawiony. Sobie wyobraziłem, jak można... rozegrać roleplaya jako marynos. Masz postawiony. Te po polsku to by brzmiało, jakie dziwnie gadanie tych wszystkich rzeczy, bo jak masz po angielsku. Angielsku jakoś lepiej wszystko brzmi, jeżeli chodzi o znaczne wyrazy. Nie, no ja chyba w ogóle nie płynę do... Nie, no ja...
Ja mam wrażenie, że ja się cofam, nie? Ty coś tu fest nie gra, nie? Nie, to jest... Nie wiem, o co tu chodzi. Nie, nie, widzowie, to tak nie powinno być. Zobaczyłem sobie na YouTubie. Nie powinno tak być. Coś tu jest, kurwa, nie tak. My się cofamy, zamiast płynąć do środka. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Pytanie... Ty, ja się naprawdę, kurwa, cofam. Czemu ja się cofam? Ty, ja się cofam. Ty. No dlaczego ja się cofam? Co? Tu jest silnik zepsuty, ale to... Chyba wypadałoby naprawić. Nie wiem, co mam zrobić. Nie rozumiem. Mayday jest burza, chłopie. Nie wiem. Chyba jak po... wydaje mi się, że wiecie co? Że tylko i wyłącznie jestem w stanie prowiantem do przodu płynąć. Czyli jeżeli nie mam prowiantu, no to dupa jest. Tak mi się wydaje, trzeba wczytać giereczkę. Do momentu, gdzie był ten prowiant i wtedy go nie używać, tylko zaczekać i używać jakby żagli, a zaczekać z prowiantem, z opałem do momentu, kiedy będzie on potrzebny, no ale zrobimy to w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba ta gireczka, jest mega na chillku, ale chyba spoko, mogę sobie pogadać coś. Dzięki.